Dużo zyskałem od dnia, w którym moje drogi skrzyżowały się z drogami bohatera tej opowieści. Moja Portugalia i moja Lizbona nie byłyby takie, jakie są, gdyby nie on. To na bank. Z sentymentem wspominam dzień, kiedy się poznaliśmy. Powiedziałbym dzisiaj, że jest to żywy dowód na działanie intuicji. Bo historia tego spotkania i tej znajomości jest właśnie o tym. Pamiętam moment, gdy stanąłem na progu niepozornej lizbońskiej knajpki z pytaniem w głowie. Wchodzić czy dalej szukać miejsca na odpoczynek po długim spacerze? Serce powiedziało wchodzić. Rozgościłem się wśród tubylców, popłynęła rozmowa. W końcu siłą rozpędu i fantazji także i śpiew. Tydzień później śpiewaliśmy razem z Javierem w chórze słowiańskim Koroslawa, który działa od wielu lat przy Wydziale Filologicznym Stołecznego Uniwersytetu. Do tego śpiewaczego towarzystwa trafiłem właśnie dzięki mojemu kumplowi. On z kolei trafił tam wiele lat wcześniej, bo nie mógł się oprzeć urokowi pięknej czeskiej holki. Zawdzięczam mu zresztą nie tylko fajną zabawę, jaką jest wspólne śpiewanie i wspólne celebrowanie przyjaźni w międzynarodowym gronie po próbach naszego chóru. Javier wprowadził mnie dodatkowo i wprowadza nadal w krąg szeroko pojmowanej kultury iberyjskiej, o której kiedyś niewiele miałem pojęcia. Sam jest pasjonatem flamenco, uwielbia pląsy i popisy wokalne, które praktykuje niemal na każdym kroku, choćby podczas jazdy wysłużonym kabrioletem przez miasto, albo po prostu na ulicy. To prawdziwy mariachi z krwi i kości. Miłośnik pięknych kobiet, dobrego jedzenia, klubu Atletico de Madrid, cygar i becherowki. Bon vivant. To obrazowe francuskie określenie dobrze oddaje jego temperament. Nasz wspólny iberyjsko-słowiański taniec w pięknych okolicznościach Lizbony trwa w najlepsze. Przebywanie w obecności Javiera skutkuje nowymi znajomościami. To zresztą kwintesencja mojego spacerownika lizbońskiego, spontaniczne spotkania w miejscach poza utartymi szlakami. W ostatnią niedzielę do naszego stolika dostawiliśmy kilka krzeseł. Javier przyniósł z domu gitarę, zachęciliśmy do grania stałego bywalca knajpki, przyjaciela Javiera. Popłynęła muzyka i śpiew. Trochę po portugalsku, trochę po hiszpańsku. Karaoke na chodniku, bo muzyka łączy ludzi. Czas poza czasem. Nasz gitarzysta to Mingo Rangel. Dziś już pan na emeryturze. Znany tu kompozytor, pisarz, autor sztuk teatralnych. Kiedyś występował solo i w trio Odemira, które odnosiło wielkie sukcesy na scenach Portugalii i za granicą. Umysł by tego nie wymyślił i nie wyreżyserował.